Także tutaj sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina są piękne odjazdy, są piękne odloty, proszę Państwa. Ludzie, zanim zorientują się, że mieszkać w smrodzie rakotwórczym jest źle, niebezpiecznie, to z dziećmi, jak mają dwoje, troje dzieci, a to już od 20-30 lat widzę tu w Warszawie taką sytuację, że ludzie chcą odjechać gdzieś tam, gdzie jest świeże powietrze, na jakieś Podlasie tam, gdzie nawet koło Puszczy Białowieskiej. Także Państwo zobaczą Łomża, Augustów, Suwałki. Te wszystkie wielkie busy kręcą się stąd, wyjeżdżając z największej wiochy na świecie, gdzieś na Podlasie, dookoła Anglo, Ameryki, Białystok tam latają, szukają gdzieś jakiegoś lądu, szukają jakiegoś zakotwiczenia, no bo tutaj smród, tu jest brud, szaro, głupio, no i ta pasta stara, stara Europa, stara wiara, stara Polska, stary papież, stary tramwaj, proszę Państwa. No i dlaczego ten Polak taki głupi? Tu w Polsce, że kopci papieros, pety, jeden za drugim, jeden za drugim, a potem jak przyjdzie umierać na raka, no bo z raka się raczej nie wyleczy. Jak nie sprawdzał, nie badał się, to się nie wyleczy. To do Matki Boskiej się modlą wtedy. A Matka Boska, tak jak to Jezus mówi, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Jeżeli nie pomożecie jednemu z najmniejszych moich braci, nie jesteście godni niczego. Won!